Christie. Opowiadania. Jane szuka pracy. Jane Cleveland przewertowała stronę Daily Leader i westchnęła. Westchnienie dobyło się z najgłębszych zakamarków jej duszy. Z niesmakiem spojrzała na marmurowy stolik, na którym postawiono jajko sadzone na grzance i czeńczek herbaty. To wcale nie oznaczało, że nie była głodna. Wprost przeciwnie. Jane była okropnie głodna. W tej chwili czuła, że mogłaby spałaszować ogromny, dobrze wysmażony bewszyk z frytkami oraz fasolką i popić go winem, bardziej podniecającym napojem niż herbata. Młode kobiety jednak, których zasoby pieniężne znajdują się w stanie godnym pożałowania, nie powinny być wybredne. Szczęśliwie się składało, że Jane mogła zafundować sobie jajko i herbatę. Zdawało się mało prawdopodobne, aby mogła uczynić to samo jutro. Chyba, że... Wróciła do ogłoszeń w Daily Leader. Krótko mówiąc, Jane była bez pracy, jej sytuacja stawała się dramatyczna. Nawet pretensjonalna kobieta prowadząca obskurny pensjonat spoglądała już na nią krzywo. A przecież, myślała Jane, wysuwając w charakterystyczny dla siebie wojowniczy sposób podbródek, jestem inteligentna, ładna i wykształcona. Czego więcej można chcieć? W Daily Leader poszukiwano maszynistek z ogromnym doświadczeniem, menadżerów posiadających mały kapitał do zainwestowania, kobiet do udziału w zyskach z hodowli drobiu oraz nieskończonej ilości kucharek służących pokojówek, szczególnie pokojówek. Nie miałabym nic przeciwko zostaniu pokojówką, pomyślała Jane. Ale oczywiście nikt nie zatrudni pokojówki bez doświadczenia. Przypuszczam, że mogłabym pójść gdziekolwiek w charakterze młodej i chętnej, ale takim dziewczynom płacą tak marnie, że szkoda gadać. Znowu westchnęła. Rozłożyła gazetę przed sobą i rzuciła się na sadzone jajko z energią zdrowej młodości. Kiedy uwinęła się z ostatnim kęsem, przewróciła stronę i popijając herbatę zabrała się do studiowania ogłoszeń drobnych. Ta rubryka stanowiła zawsze ostatnią nadzieję. Gdyby posiadała 2000 funtów, sprawa przedstawiałaby się o wiele prościej. Proponowano przynajmniej 7 doskonałych możliwości zainwestowania pieniędzy. Wszystkie przynoszące dochód nie mniejszy niż 3000 funtów rocznie. Jane nieco skrzywiła usta. Jeśli miałabym 2000 funtów, mruknęła, trudno by mi się było z nimi rozstać. Przerzuciła wzrokiem kolumnę z góry na dół z sprawą nabytą podczas długiej praktyki. Jakaś kobieta proponowała świetne ceny za stare ubrania. Garderoba pań przeglądana jest w ich własnych domach. Byli mężczyźni, którzy kupowali absolutnie wszystko, ale oczywiście przede wszystkim zęby. Utytułowane damy wyjeżdżające za granicę chciały pozbyć się swoich futer za śmiesznie niską cenę. Byli tam również dotknięci nieszczęściem duchowni, ciężko pracująca wdowa i sparaliżowany oficer. Wszyscy potrzebowali rozmaitych kwot od 50 funtów do 2000. I nagle Jane zatrzymała wzrok. Odstawiła filiżankę i raz jeszcze przeczytała ogłoszenie. W tym rzecz jasna kryje się jakaś pułapka, wyszeptała. Zawsze w czymś takim jest pułapka. Muszą być ostrożne, ale jednak ogłoszenie, które tak bardzo zaintrygowało Jane, brzmiało następująco. Jeżeli młoda dama w wieku od 25 do 30 lat, o ciemno-niebieskich oczach, bardzo jasnych włosach, czarnych rzęsach i brwiach, prostym nosie, szczupła wzrostu 170 cm, obdarzona zdolnościami naśladowczymi i znająca francuski, zgłosił się na Eden Street, Enderslide Street 7, pomiędzy 5 i 6 po południu, dowie się czegoś, co przyniesie jej korzyść. Naiwna Gwendolina, czyli jak dziewczęta schodzą na złą drogę, szepnęła Jane. Niewątpliwie muszą zachować ostrożność. Ale jak na takie rzeczy, opis zawiera zbyt wiele szczegółów. Zastanawiam się. Przyjrzyjmy się dokładnie wymaganiom. Przystąpiła do rzeczy. 25 do 30. Mam 26. Ciemnobieskie oczy. Zgadza się. Włosy bardzo jasne, czarne rzęsy, brwi, wszystko w porządku. Prosty nos? Tak, w każdym razie wystarczająco prosty, niezakrzywiony i niezadarty. Jestem szczupła. Szczupła nawet jak na dzisiejsze czasy. Mam tylko 1,68 m, ale mogę założyć wysokie obcasy. Potrafią naśladować nic specjalnego, ale imitują ludzkie głosy, a francuski znam śpiewający jak rodowita francuska. W rzeczy samej mam same plusy. Powinni paść z zachwytu, kiedy się pojawię. Jay Cleveland, idź i wygraj. Jane rezolutnie wyrwała ogłoszenie, schowała je do torebki, po czym poprosiła o rachunek z wyraźnym ożywieniem w głosie. Za 10 piąta Jane przeprowadziła rozpoznanie w okolicy Enderslide Street. Sama Enderslide Street jest małą uliczką, trochę zaniedbaną, lecz przyzwoitą. Wciśniętą między dwie większe w sąsiedztwie Oxford Circus. Numer 7 zdawał się niczym nie różnić od sąsiednich domów. Podobnie jak inne, zajmował go biura. Kiedy jednak Jane przyjrzała mu się baczniej, po raz pierwszy zaświtało jej w głowie, że nie była jedyną szczupłą niebieskooką blondynką o prostym nosie w wieku od 25 do 30 lat.
W Londynie mieszkało oczywiście mnóstwo takich dziewcząt, a co najmniej 40 lub 50 z nich zgromadziło się właśnie pod numerem 7 na Endell Street. Konkurencja, pomyślała Jane. Lepiej zrobię, ustawiając się w kolejce. Kiedy to uczyniła, za rogu wyłoniły się następne 3 kandydatki, a za nimi ciągnęły inne. Jane zajęła się nie bez uciechy ocenianiem swych najbliższych sąsiadek. Za każdym razem udało jej się znaleźć coś niewłaściwego. Jasne rzęsy zamiast ciemnych, oczy bardziej szare niż niebieskie, jasne włosy, kolor, który zawdzięczał sztuce fryzjerskiej, a nie naturze, całą kolekcję interesujących nosów albo też figurę, którą jedynie przez wyjątkową życzliwość można było nazwać sztupą. Jane poprawił się nastrój. Uważam, że mam takie same szanse jak każda, mruknęła do siebie. Ciekawa jestem, o co tu chodzi. Czyżby o zespół rewiowy? Kolejka posuwała się wolno, ale równomiernie do przodu. Po chwili z budynku zaczął wypływać drugi strumień dziewcząt. Niektóre szły z wysoko podniesioną głową, inne z głupkowatym uśmiechem. Odrzucone, pomyślała Jane z radością. Na litość boską, mam nadzieję, że będę tam jeszcze w wolne miejsca, zanim ja wejdę. Kolejka ciągle posuwała się do przodu. Pełno było gorączkowych spojrzeń, malutkie lusterka, szarańczego pudrowania nosów i demonstrowania szminek. Chciałabym mieć ładniejszy kapelusz, westchnęła ze smutkiem Jane. Wreszcie nadeszła jej kolej. W środku po jednej stronie holu znajdowały się szklane drzwi opatrzone tabliczką Państwo Cumberson. Przez te właśnie drzwi przewijały się kandydatki. Kolejna Jane odetchnęła głęboko i weszła. Za drzwiami znajdował się sekretariat przeznaczony dla urzędników. Za nim widać było kolejne szklane drzwi. Polecono Jane, aby tam weszła, co też uczyniła. Znalazła się w małym gabinecie, gdzie za dużym biurkiem siedział mężczyzna o średnim wieku, o bystrym spojrzeniu i sumiastych, z cudzoziemska wyglądających wąsach. Przesunął wzrokiem po Jane i wskazał jej drzwi po lewej stronie. Proszę tam zaczekać, rzucił szorstko. Jane usłuchała. Pokój, do którego weszła, nie był pusty. Siedziało tam już 5 dziewcząt, wszystkie bardzo spięte i lustrujące się nawzajem. Dla Jane było jasne, że została zaliczona do wybranek i humor jej się poprawił. Musiała jednak przyznać, że te 5 dziewcząt w równym stopniu co ona odpowiadało warunkom podanym w ogłoszeniu. Czas płynął. Korowód dziewcząt przewijał się przez biuro. Większość z nich odprawiano i wychodziły drzwiami wiodącymi na korytarz. Ale od czasu do czasu pojawiała się następna kandydatka zaliczona do wybranego grona. O 18:30 w pokoiku zebrało się 14 dziewcząt. Jane usłyszała szmer głosów za ścianą. Po chwili wyglądający na cudzoziemca gentleman, którego w myślach przezywała pułkownikiem z powodu wojskowego charakteru jego wąsów, pojawił się w drzwiach. Teraz przyjmę panie po kolei, oznajmił. W takiej kolejności, w jakiej przybyłyście, proszę. Jane była 6 na liście. Minęło 20 minut, nim została poproszona do środka. Pułkownik stał z założonymi do tyłu rękami. Podał ją szybkiemu egzaminowi, sprawdził znajomość francuskiego i zmierzył wzrost. Niewykluczone panienko, powiedział po francusku, że będzie się pani nadawała. Jeszcze nie wiem, ale to możliwe. Czy mogę zapytać, na czym ma polegać ta praca? Zapytała Jane bez ogródek. Wzruszyła ramionami. Jeszcze nie mogę tego stracić. Dowie się pani wówczas, kiedy zostanie pani wybrana. To wydaje się bardzo tajemnicze, sprzeciwiała się Jane. Nie mogłabym podjąć się czegokolwiek, zanim nie dowiem się, o co chodzi. Czy ma to coś wspólnego ze sceną, jeśli wolno spytać? Ze sceną? O nie. Och, westchnęła Jane z lekka zaskoczona. Przyglądał jej się przenikliwie. Jest pani inteligentna, prawda? I dyskretna. Posiadam ogrom inteligencji i dyskrecji, odparła spokojnie Jane. A co z wynagrodzeniem? Wynagrodzenie wyniesie 2000 funtów za 2 tygodnie pracy. Och, wyrwało się Jane. Była zbyt zaskoczona tą szczodrobliwością, aby pokryć chwilowe zmieszanie. Pułkownik podjął na nowo rozmowę. Wybrałam jeszcze jedną młodą kobietę. Obie nadajecie się w równym stopniu. Może będą inne wśród tych, które jeszcze nie widziałem. Udzielę pani instrukcji dotyczących dalszego postępowania. Czy zna pani hotel Harwich? Jane wstrzymała oddech. Któż w Anglii nie zna hotelu Harwich? W tym słynnym przybytku, sytuowanym skromnie przy bocznej ulicy w dzielnicy Mayfair, zatrzymywały się, ma się rozumieć, same znakomitości i członkowie rodów królewskich. Właśnie dziś rano Jane przeczytała o przyjeździe księżnej Pauliny z Ostrowi. Przybyła do Londynu, aby utworzyć wielką wentę dobroczynną na rzecz pomocy rosyjskim uchodźcom i oczywiście zatrzymała się w Harwichu. Tak, stwierdziła Jane w odpowiedzi na pytanie pułkownika. To świetnie. Proszę się tam udać i zapytać o hrabiego Strepticza. Niech mu pani prześle swoją wizytówkę. Ma pani wizytówkę? Jane podała mu blankiecik, na którym dopisał w roku parawkę P. To gwarancja, że hrabia panią przyjmie. Będzie wiedział, że przychodzi pani ode mnie. Ostateczna decyzja należy do niego. Jeśli panią zaakceptuje, wówczas wszystko wyjaśni. Pani zaś będzie mogła przyjąć lub odrzucić jego propozycję. Czy to panią zadowala?
Całkowicie, zgodziła się Jane. Jak dotąd, szepnęła do siebie, wychodząc na ulicę, nie dostrzegam żadnej pułapki. Jednak musi gdzieś być. Nie daje się pieniędzy za nic. W grę musi wchodzić przestępstwo. Nic innego nie pozostaje. Humor jej się poprawił. Jane nie miała nic przeciwko przestępstwu. Oczywiście w rozsądnych granicach. Ostatnio gazety pełne były opisów bandyckich wyczynów rozmaitych dziewczyn. Jane poważnie myślała o staniu się jedną z nich, jeśli wszystko inne by zawiodło. Z lekkim drżeniem w sercu przekroczyła ekskluzywne, dostojne wejście hotelu Harwich. Bardziej niż kiedykolwiek przydałby się jej nowy kapelusz. Dzielnie pomaszerowała do recepcji, bez cienia, wahania, okazała wizytówkę i zapytała hrabiego o strepticza. Odniosła wrażenie, że recepcjonista spojrzał na nią z pewnym zaciekawieniem. Mimo to wziął od niej wizytówkę, przekazał chłopcu hotelowemu, cichym głosem wydając polecenie, którego Jane nie słyszała. Po chwili koniec wrócił, poprosił Jane, aby poszła za nim. Wjechali windą i podeszli korytarzem do masywnych, podwójnych drzwi. Goniec zapukał. Chwilę później Jane stała w przestronnym pokoju na wprost wysokiego, chudego mężczyzny z jasną brodą, który w delikatnej białej dłoni trzymał jej wizytówkę. Panna Jane Cleveland, odczytał wolno. Jestem hrabia Streptich. Jego usta rozciągnęły się w czymś, co miało przypominać uśmiech, ukazując dwa rzędy równych białych zębów. Germaston jednak nie sprawiał wrażenia radości. Jak rozumiem, odpowiedziała pani na nasze ogłoszenie, kontynuował hrabia, a poczciwy pułkownik Kranin przysłał panią tutaj. A więc to rzeczywiście pułkownik, pomyślała Jane zadowolona ze swojej przenikliwości, ale w odpowiedzi skinęła jedynie głową. Pozwoli pani, że zadam kilka pytań? Nie czekając na odpowiedź, zarzucił ją pytaniami podobnymi do tych, które zadawał pułkownik Kranin. Jej wypowiedzi zdawały się go zadowalać. Raz czy dwa skinął głową. Poproszę teraz panią mademoiselle, aby przeszła pani się wolno do drzwi i z powrotem. Może chcą, żebym została modelką, pomyślała Jane, stosując się do polecenia. Ale nie płaci się modelce 2000 funtów. Przypuszczam, że lepiej będzie nie zadawać na razie żadnych pytań. Hrabia Streptich zmarszczył brwi. Zastukał białymi palcami po stole. Nagle wstał i otworzywszy drzwi do sąsiedniego pokoju, odezwał się do kogoś, kto tam przebywał. Wrócił na swoje miejsca, w ślad za nim pojawiła się niska kobieta w średnim wieku. Była pulchna i wyjątkowo brzydka, ale mimo to sprawiała wrażenie ważnej persony. – No i co, Anno Michajłowna? – powiedział hrabia. – Co pani o niej sądzi? Dama zlustrowała Jane, jak gdyby dziewczyna była woskową lalką na wystawie. Nawet nie zadała sobie trudu, by ją powitać. – Może będzie dobra – rzekła w końcu. – Widzę bardzo niewiele prawdziwego podobieństwa, ale figura i karnacja odpowiadają bardziej niż u innych. – Co pan o tym myśli, Fiodorze Aleksandrowiczu? – Zgadza się z panią Anno Michajłowna. Czy ona mówi po francusku? Wyśmienicie. Jane czuła się coraz bardziej jak marionetka. Żadnemu z tych dziwnych ludzi nie przychodziło widać do głowy, że była jednak istotą ludzką. Czy zachowa dyskrecję? Spytała dama, przeglądając się dziewczyni, marszcząc brwi. To jest księżna poporeńska, odezwał się hrabia Streptich do Jane po francusku. Pyta, czy pani potrafi zachować dyskrecję. Jane zwróciła się do księżny. Dopóki nie dowiem się, na czym ma polegać moje zadanie, trudno mi składać obietnice. Ta mała ma świętą rację, zauważyła dama. Myślę, że jest inteligentna, Fiodorze. Bardziej inteligentna niż inne. Powiedz mi, drogie dziecko, czy również jesteś odważna? Nie wiem, odparła Jane zaintrygowana. Nie marzę o tym, żeby zostać ranna, ale potrafię to znieść. Och, nie to miałam na myśli. Nie obawiasz się niebezpieczeństwa, prawda? Och, zawołała Jane, niebezpieczeństwo. Nie ma sprawy, lubię niebezpieczeństwo. Jesteś biedna, chciałabyś zarobić dużo pieniędzy? Wypróbujcie mnie, powiedziała Jane z uczuciem bliskim entuzjazmu. Hrabia Streptich i księżna poporeńska wymienili spojrzenia, a następnie jednocześnie skinęli głowami. Czy mam wyjaśnić sprawę, Anno Michajłowna? Zapytał hrabia. Księżna potrząsnęła głową. Jej wysokość pragnie to uczynić osobiście. To niepotrzebne i nierozsądne. Jednak takie wydała polecenia. Mam przyprowadzić do niej dziewczynę, jak tylko pan z nią skończy. Streptich wzruszył ramionami. Widać nie był zadowolony, ale również nie miał zamiaru się przeciwstawiać. Zwrócił się do Jane. Księżna Poporeńska przedstawi teraz panią jej wysokości Wielkiej Księżnej Paulinie. Proszę się niczego nie bać. Jane nie bała się ani trochę. Zachwyciła ją perspektywa poznania prawdziwej Wielkiej Księżnej. Jane w najmniejszym stopniu nie podziela socjalistycznych poglądów. Na chwilę zapomniała nawet o swoim kapeluszu. Księżna Poporeńska, poruszając się charakterystycznym kaczkowatym krokiem, którego potrafiła mimo wszystko nadać pewną godność, poprowadziła Jane przez sąsiedni pokój, pełniący funkcję przedpokoju i zapukała do znajdującej się w głębi drzwi. Usłyszawszy przyzwolenie, otworzyła drzwi i weszła do środka. Jane pospieszyła za nią.
Pozwoli pani, madam, że je przedstawię, oświadczyła księżna Paporańska uroczystym tonem, pannę Jane Cleveland. Młoda kobieta, która siedziała w dużym fotelu w drugim końcu pokoju, poderwała się i podbiegła ku nim. Przez chwilę przyglądała się uważnie Jane, po czym zaśmiała się radośnie. Ależ to wspaniale, Anno, zawołała. Nigdy nie przypuszczałam, że się nam tak powiedzie. Proszę podejść bliżej i przyjrzeć się nam obu. Wzięła Jane za rękę i powiodła do długiego lustra, które wisiało na ścianie. Widzi pani? Zawołała radośnie. Łudzące podobieństwo. Już od pierwszego spojrzenia na wielką księżnę Paulinę Jane zaczęła zrozumieć. Wielka księżna była młodą kobietą, już o rok czy dwa starszą od Jane. Miała taki sam odcień jasnych włosów i taką samą szczupłą figurę. Może była trochę wyższa. Teraz, kiedy tak stało obok siebie, podobieństwo wprost rzucało się w oczy. Zgadzały się niemal wszystkie szczegóły. Wielka księżna klasnęła w dłonie. Sprawiała wrażenie bardzo wesołej. Nie mogło być lepiej, oświadczyła. Pogratuluj Fiodorowi. Anno, doprawdy spisał się świetnie. Jak dotąd, madam, zauważa księżna Poporeńska niskim głosem, ta młoda kobieta nie wie, czego się od niej oczekuje. Prawda, zreflektowała się wielka księżna, powściągając nieco swój zapał. Zapomniałam, zaraz ją oświecą. Pozostaw nas same, Anno Michajłowna. Ależ, madam, powtarzam, zostaw nas same. Tupnęła nogą ze złości. Kiedy Anna Michajłowna, nie kryjąc swojej dezaprobaty, opuściła pokój, wielka księżna usiadła i dała znak Jane, aby uczyniła to samo. Te stare kobiety bywają nieznośne, skomentowała Paulina. Ale nie można się bez nich obejść. Anna Michajłowna jest lepsza od wszystkich. A więc panna Jane Cleveland. Podoba mi się pani imię. W ogóle pani mi się podoba. Jest pani sympatyczna. Od razu rozpoznaję sympatycznych ludzi. To bardzo inteligentne z pani strony, madam, odezwała się Jane po raz pierwszy. Jestem inteligentna, przyznała spokojnie Paulina. A teraz wszystko pani wyjaśnię. Zresztą nie ma tu wiele. Zna pani historię Ostrowi? Właściwie cała moja rodzina nie żyje, została wymordowana przez komunistów. Prawdopodobnie jestem ostatnią z rodu. Nie mogę objąć tronu, ponieważ jestem kobietą. Myślałby kto, że zostawią mnie w spokoju. Skądże? Gdziekolwiek się nie udam, usiłują mnie zabić. Prawda, że absurd? Ci cuchnący wódką barbarzyńcy nie znają miary. Rozumiem, powiedziała Jane, wyczuwając z grubsza, jakie przypadnie jej zadanie. Większość czasu spędzam w odosobnieniu, gdzie mam zapewnione środki ostrożności, ale niekiedy muszę wziąć udział w oficjalnych uroczystościach. Na przykład w czasie mego pobytu tutaj muszę być obecna na kilku półoficjalnych ceremoniach. Również w drodze powrotnej w Paryżu, widzi pani, mam majątek na Węgrzech. Tam można się wspaniale rozerwać. Naprawdę? Wtrąciła Jane. Znakomicie, uwielbiam zabawy. Również nie powinnam tego mówić, ale to zrobię, ponieważ tak pani sympatycznie wygląda. Chcemy tu zorganizować pewną ceremonię, bardzo kameralną, rozumie pani. Krótko mówiąc, sprawą najwyższej wagi jest to, abym nie została zamordowana w ciągu najbliższych 2 tygodni. Ale przecież policja, zaczęła Jane. Policja? A, oczywiście, wierzę w ich sprawność. My także mamy swoich szpiegów. Możliwe, że zostanę ostrzeżona, ale może stać się również inaczej. Wzruszyła ramionami. Zaczynam pojmować, powiedziała wolno Jane. Chcę pani, żebym ją zastąpiła. Tylko przy pewnych okazjach, wyjaśniła wielka księżna z ożywieniem. Musi pani być pod ręką, rozumie pani. Mogę pani potrzebować 2, 3, 4 razy w ciągu najbliższych 2 tygodni. Wyłącznie podczas publicznych wystąpień. Oczywiście prywatnie nie będzie mnie pani zastępowała. Oczywiście, zgodziła się Jane. Poradzi sobie pani doskonale. Fiodor Aleksandrowicz bardzo inteligentnie wpadł na pomysł z ogłoszeniem, prawda? A jeśli zainteresowała się Jane, zostanę zamordowana? Wielka księżna wzruszyła ramionami. Oczywiście istnieje takie ryzyko, ale zgodnie z naszymi poufnymi informacjami wszystko wskazuje na to, że nie chcą mnie zabić, tylko porwać. Uczciwie jednak mówiąc, nie jest wykluczone, że mogą rzucić bombę. Rozumiem, powiedziała Jane. Starała się naśladować niefrasobliwy ton Pauliny. Bardzo pragnęła nawiązać do sprawy wynagrodzenia, ale nie wiedziała, jak o tym napomknąć. Paulina wybawiła ją z kłopotu. Oczywiście sowicie panią wynagrodzimy, oznajmiła nonszalancko. Nie bardzo sobie przypominam, jaką sumę proponował Fiodor Aleksandrowicz. Mowa była o frankach i koronach. Pułkownik Kranin, podsunęła Jane, wspomniał o 2000 funtów. Rzeczywiście, potwierdziła Paulina z ożywieniem. Teraz sobie przypominam. To wystarczy, mam nadzieję, a może wolałaby pani 3000? Jeśli nie robi to pani różnicy, podjęła skwapliwie Jane, wolałabym 3000. Widzę, że praktyczna jest pani kobieta, zauważyła uprzejmie księżna. Sama bym chciała być taka. W ogóle nie mam pojęcia o pieniądzach. Muszę mieć to, co chcę, od i wszystko. Jane uznała to za proste, ale godne podziwu nastawienie. Oczywiście, jak pani widzi, istnieje niebezpieczeństwo, ciągnęła Paulina z troską w głosie. Chociaż moim zdaniem nie wygląda pani na osobę, która obawia się niebezpieczeństwa. Podobnie zresztą jak ja.
Mam nadzieję, że nie uważa mnie Pani za tchórza, dlatego że proszę Panią o zastępstwo. Widzi Pani, dla Ostrowi to sprawa niezwykłej wagi, abym wyszła za mąż i jak najprędzej urodziła dwóch synów. Później wszystko mi jedno, co się ze mną stanie. Rozumiem, przytaknęła Jane. A więc zgadza się Pani? Tak, rzuciła Jane śmiało, zgadzam się. Paulina kilka razy mocno klasnęła w dłonie. Księżna Poporeńska pojawiła się natychmiast. Powiedziałam jej wszystko, Anno, oznajmiła wielka księżna. Zrobi, czego od niej oczekujemy i ma obiecane 3000 funtów. Powiedz Fiodorowi, aby to zanotował. Jest do mnie bardzo podobna, nieprawdaż? Myślę nawet, że jest ode mnie ładniejsza. Księżna wyszła swym kołyszącym krokiem z pokoju i po chwili wróciła z hrabią Strepticzem. Wszystko ustaliłyśmy, Fiodorze, poinformowała wielka księżna. Hrabia skłonił się. Zastanawiam się, czy ona potrafi zagrać tę rolę, zapytał z powątpiewaniem, przyglądając się Jane. Pokażę panu, zapaliła się dziewczyna. Pozwoli pani, madame? Zwróciła się do wielkiej księżny. Ta ostatnia skinęła głową z zadowoleniem. Jane wstała. Ależ to wspaniały Anno, powiedziała. Nigdy nie przypuszczałam, że się nam tak powiedzie. Proszę podejść bliżej i przyjrzeć się na obu. I tak samo jak wcześniej uczyniła to Paulina, pociągnęła drugą dziewczynę do lustra. Widzi pani? Łudzące podobieństwo. Słowa i gesty były wyśmienitą repliką Pauliny. Księżna skinęła głową i mruknęła za probatą. Dobrze gra, przyznała. Zmyli większość ludzi. Jest pani bardzo zdolna, pochwaliła Paulina. Nie potrafiłabym nikogo naśladować, nawet gdyby od tego zależało moje życie. Jane uwierzyła jej bez zastrzeżeń. Zdążyła się już zorientować, że Paulina nie umiała udawać. Anna ustali z panią szczegóły, rzekła wielka księżna. Zaprowadź panią do mojej sypialni, Anno, i daj jej przymierzyć niektóre moje rzeczy. Wdzięcznie skinęła głowę na pożegnanie i Jane w towarzystwie księżnej Poporeńskiej opuściła pokój. W tym stroju wielka księżna otworzy wentę dobroczynną, wyjaśniła stara dama, demonstrując biało-czarną kreację o śmiałej linii. Uroczystość odbędzie się za 3 dni. Może okazać się konieczne, aby ją pani tam zastąpiła. Jeszcze nie wiemy. Jak dotąd nie otrzymaliśmy informacji. Na polecenie Anny Jane zdjęła własne podniszczone ubranie i przymierzyła suknię. Pasowano ją doskonale. Księżna kiwnęła głową z uznaniem. Leży jak ulał, tylko jest na panią ciut za długa. Jest pani trochę niższa od jej wysokości. Można temu łatwo zaradzić, wtrąciła pośpiesznie Jane. Zauważyłam, że wielka księżna nosi pantofle na niskich obcasach. Jeśli założą podobne, ale na wysokich obcasach, wszystko będzie pasowało. Anna Michajłowna pokazała buty, które wielka księżna zazwyczaj zakładała do tej sukni. Zrobione były z jaszczurczej skórki i zapinały się na pasek. Jane zapamiętała fason, aby kupić takie same, tylko na innych obcasach. Byłoby dobrze, poradziła Anna Michajłowna, aby założyła pani suknię w jaskrawym kolorze i z odmiennego materiału niż sukna jej wysokości. W ten sposób, jeśli szybkie odwrócenie ról okaże się konieczne, zamiana będzie trudniejsza do zauważenia. Jane zastanawiała się przez moment. Może płomienna czerwień z wypukłym wzorem? Do tego mogę założyć binokle. One bardziej zmieniają wygląd. Obydwie propozycje zostały przyjęte i przystąpiono do omawiania dalszych szczegółów. Jane wyszła z hotelu ze 100 funtami w portmonetce na zakup niezbędnych strojów oraz z poleceniem wynajęcia sobie apartamentu w hotelu Blitz na nazwisko panny Montresor z Nowego Jorku. Po 2 dniach zapytał do nich hrabia Strepticz. Co za odmiana, powiedział kłaniając się nisko. Jane wzajemniła mu się efektownym ukłonem, cieszyły ją nowe stroje i pełne przepychu życie. Doskonale mi się wiedzie, westchnęła. Ale jak przypuszczam, pańska wizyta oznacza, że muszę zabrać się do pracy, aby zarobić swoje pieniądze. W rzeczy samej. Otrzymaliśmy informację, zdaje się prawdopodobnie, iż może dojść do próby porwania jej wysokości w drodze powrotnej z wenty dobroczynnej. Jak pani wiadomo, wenta odbędzie się w Orion House, 15 km od Londynu. Jej wysokość musi pojawić się osobiście na uroczystości, ponieważ hrabina Anchester, organizatorka wenty, znają osobiście. Ale wymyśliłem pewien plan. Z grubsza naszkicował jej plan działania. Jane wysłuchała go uważnie, zadała kilka pytań i w końcu oświadczyła, że doskonale zrozumiała rolę, którą przyjdzie jej odegrać. Nazajutrz było słonecznie i pogodnie. Wymarzony dzień na jedno z największych wydarzeń londyńskiego sezonu, jakim była wenta w Orion House zorganizowana przez hrabinę Anchester na rzecz pomocy przebywającym w Anglii uchodźcom z Ostrowi. Biorąc pod uwagę zmienność angielskiej aury, wenta odbywała się w przestronnych komnatach Orion House, który od 500 lat należał do rodu Anchester. Na wystawę wypożyczono rozmaite dzieła sztuki, a uroczym gestem był dar ofiarowany przez 100 państw towarzystwa. Każda z nich podarowała jedną perłę, wyjętą z własnego naszyjnika. Następnego dnia perły te miały zostać sprzedane na aukcji. Ponadto przewidziano liczne występy i inne atrakcje na świeżym powietrzu.
Jane przybyła do Anchester wcześniej jako panna Montresor. Ubrana była w suknię kolor płomiennej czerwieni, na głowie miała czerwony kapelusik w kształcie hełmu, na nogach zaś pantofle na wysokich obcasach ze skóry jaszczurcze. Przyjazd wielkiej księżnej Pauliny stał się wielkim wydarzeniem. Pod eskortą udała się na podium, gdzie małe dziecko obdarowało ją bukietem róż. Zainaugurowała wentem, wygłaszając krótkie, pełne wdzięku przemówienie. Towarzyszył jej hrabia Streptich i księżna Poporeńska. Miała na sobie suknię, którą Jane już widziała, białą, wyrazisty czarny deseń. Jej czarny kapelusz w kształcie hełmu zdobił pęk czarnych piór zwieszających się z rądka oraz koronkowa woalka zakrywająca pół twarzy. Jane uśmiechnęła się do siebie. Wielka księżna obeszła kiermasz, zatrzymując się przy każdym stoisku i nabyła kilka rzeczy z wyrazem niezmąconej łaskawości na twarzy. Następnie poczyniła przygotowania do odjazdu. Jane bezwłocznie podjęła się swej roli. Poprosiła księżną Poporeńską o przedstawienie wielkiej księżnej. – Ach, oczywiście – powiedziała Paulina dźwięcznym głosem. – Pana Montresor, przypominam sobie to nazwisko. Jak sądzę, amerykańska dziennikarka. Wiele zrobiła dla naszej sprawy. Chętnie udzielę jej krótkiego wywiadu. Czy jest tu jakieś miejsce, gdzie nikt nie będzie nam przeszkadzał? Natychmiast oddano do dyspozycji wielkiej księżnej salonik, a hrabia Streptich został posłany po pannę Montresor. Gdy tylko wyszedł w obecności księżnej Poporeńskiej, dokonano szybkiej zmiany strojów. 3 minuty później otworzyły się drzwi i pojawiła się w nich wielka księżna, trzymając przy twarzy bukiecik róż. Przysłała zebrane łaskawe ukłony, zamieniła po francusku kilka słów pożegnania z hrabiną Anchester, po czym wyszła i wsiadła do czekającego na nią samochodu. Księżna Poporeńska zajęła miejsce obok niej, samochód ruszył. Załatwione, odezwała się Jane. Zastanawiam się, jak sobie radzi panna Montresor. Nikt jej nie zauważy, wyjdzie po cichu. Zapewne, zgodziła się Jane. Spisałam się nieźle, prawda? Zagrała pani swoją rolę bardzo przekonująco. Dlaczego hrabia z nami nie jedzie? Musiał pozostać. Ktoś powinien czuwać nad bezpieczeństwem jej wysokości. Mam nadzieję, że nikt nie rzuci bomby, rzekła Jane z obawą w głosie. Ej, dlaczego skręcamy wóz z głównej drogi? Samochód zwiększył prędkość i popędził boczną drogą. Jane podskoczyła i wystawiając głowę przez okno, zaczęła upominać kierowcę. Ten nie tak roześmiał się, tylko jeszcze przyspieszył. Dziewczyna opadła na siedzenie. Wasi szpiedzy mieli rację, roześmiała się. Stało się. Sądzę, że im dłużej wytrwam, tym bezpieczniej dla wielkiej księżnej. W każdym razie musimy dać jej czas, aby spokojnie wróciła do Londynu. W obliczu niebezpieczeństwa poczuła przypływ odwagi. Nie uśmiechała jej się perspektywa podłożenia bomby, ale ten rodzaj przygody przemawiał do jej sportowego ducha. Nagle z piskiem opon samochód stanął w miejscu. Wyskoczył z niego jakiś mężczyzna. W ręku trzymał rewolwer. Ręce do góry, warknął. Księżna Poporeńska szybko wykonała rozkaz, ale Jane spojrzała tylko na napastnika z pogardą i zatrzymała ręce na kolanach. Proszę go spytać o cel tego zamachu, odezwała się po francusku do swej towarzyszki. Zanim jednak księżna zdołała otworzyć usta, mężczyzna wyrzucił z siebie potok słów w jakimś obcym języku. Nic nie rozumiejąc, Jane wzruszyła ramionami i nie powiedziała ani słowa. Tymczasem z samochodu wysiadł szofer i przyłączył się do nieznajomego napastnika. Czy znakomita dama raczy wysiąść? Zapytał uśmiechając się szeroko. Zasłaniając kwiatami twarz, Jane opuściła samochód. Księżna Poporeńska poszła w jej ślady. Znakomita dama zechce pójść tędy? Nie zwracając uwagi na bezczelność i kpinę w głosie nieznajomego mężczyzny, Jane bez sprzeciwu udała się w kierunku niskiego, pospolicie wyglądającego domku, który znajdował się jakieś 100 metrów od miejsca, w którym zatrzymano auto. Droga kończyła się na bramie i podjeździe prowadzącym do tego niewątpliwie opustoszałego domostwa. Mężczyzna ciągle wymachując bronią szedł z tyłu za dwiema kobietami. Kiedy weszli po schodach na górę, szybko wysunął się do przodu i zamaszyście otworzył drzwi po lewej stronie. Był tam pusty pokój, do którego zapewne specjalnie wniesiono stół i dwa krzesła. Jane weszła do środka i usiadła. Anna Michajłowna podążyła za nią. Mężczyzna z hukiem zatrzasnął drzwi i przekręcił klucz. Jane zbliżyła się do okna i wyjrzała. Oczywiście mogłabym wyskoczyć, stwierdziła, ale daleko nie ucieknę. Musimy chwilowo tu pozostać i zrobić z tego jak najlepszy użytek. Zastanawiam się, czy dadzą nam coś do jedzenia. Około pół godziny później otrzymała odpowiedź na swoje pytanie. Wniesiony postawiono na stole dużą miskę parującej zupy, do tego dwa kawałki czerstwego chleba. Niezbyt to wykwitne jedzenie dla arystokracji, zażartowała Jane, kiedy znów zamknięto drzwi. Czy pani skosztuje pierwsza, czy ja? Księżna Poporeńska ze wstrętem odrzuciła pomysł jedzenia. Jakże mogłabym jeść? Kto wie, w jakim niebezpieczeństwie może być moja pani?
Nic jej nie grozi, odparła Jane. Martwię się raczej o siebie. Ci ludzie nie będą zachwyceni, kiedy zorientują się, że schwytali niewłaściwą osobę. To prawda, mogą być bardzo nieprzyjemni. Postaram się udawać wyniosłą wielką księżną, ale dam drapaka, jak tylko pojawi się możliwość. Księżna Poporeńska nie raczyła odpowiedzieć. Jane była głodna, więc zjadła całą zupę. Miała dziwny smak, ale była gorąca i aromatyczna. Po chwili zachciało jej się spać. Miała wrażenie, że księżna Poporeńska cicho pochlipuje. Jane usadowiła się na swym niewygodnym krześle w możliwie najdogodniejszej pozycji, po czym głowa jej opadła. Zasnęła. Jane drgnęła i przebudziła się. Odniosła wrażenie, że spała nieskończenie długo. Czuła się niedobrze i ociężale. Raptem dostrzegła coś, co przywróciło jej natychmiast pełną świadomość. Miała na sobie ogniście czerwoną sukienkę w wypukły wzorek. Wyprostowała się i rozejrzała wokół. Tak, nadal przebywała w tym samym opuszczonym domu. Wszystko wyglądało dokładnie tak samo jak w momencie, gdy zasypiała, z wyjątkiem dwóch szczegółów. Po pierwsze, na sąsiednim krześle nie siedziała już księżna Poporeńska. Drugim szczegółem była zagadkowa zmiana jej stroju. To mi się nie mogło przyśnić, powiedziała Jane. Jeśli wszystko byłoby snem, nie znajdowałabym się tutaj. Wyjrzała przez okno i poczyniła kolejne spostrzeżenie. Gdy zasypiała, do pokoju wpadały promienie słońca. Teraz zaś dom rzucał głęboki cień na oświetlony słońcem podjazd. Okna wychodzą na zachód, pomyślała. Zasnęła po południu, więc teraz musi być poranek następnego dnia. Do zupy wsypano narkotyk, a więc och, sama nie wiem, to czyste szaleństwo. Wstała i podeszła do okna. Było otwarte. Przeszukała dom. Wszędzie było cicho i pusto. Przyłożyła rękę do bolącego czoła i usiłowała skupić myśli. Po chwili koło wejściowej drzwi zauważyła podartą gazetę. Rzuciły jej się w oczy wielkie nagłówki. Amerykańska złodziejka w Anglii, przeczytała. Dziewczyna w czerwonej sukience, sensacyjna grabież na węcie w Orion House. Jane chwiejnym krokiem wyszła na słońce. Usiadła na schodkach i w miarę czytania oczy jej robiły się coraz szersze. Chwilę po odjeździe wielkiej księżnej Pauliny, trzej mężczyźni i dziewczyna w czerwonej sukience wyjęli broń i bez przeszkód steroryzowali gości. Zabrali 100 pereł i uciekli szybkim sportowym samochodem. Do tej pory nie natrafiono na ich ślad. Wiadomości z ostatniej chwili, było to wieczorne wydanie gazety, wyjaśniono w kilku słowach, że złodziejka w czerwonej sukni zatrzymała się w hotelu Blitz jako panna Montresor z Nowego Jorku. Oszukano mnie, skontestowała Jane. Wystrychnięto na dudka. Cały czas wiedziałam, że gdzieś musi być pułapka. Nagle wzdrygnęła się. W powietrzu rozległ się dziwny dźwięk. Był to głos mężczyzny, który powtarzał w kółko jedno słowo. Cholera, mówił. Cholera. I znów cholera. Głos ten wyrwał na Jane wstrząsające wrażenie. Zbiegła po schodach. W kącie pod schodami leżał młody mężczyzna. Usiłował unieść głowę z ziemi. Jane odniosła wrażenie, że jego twarz była jedną z najmilszych twarzy, jakie kiedykolwiek widziała. Była piegowata i miała nieco figlarny wyraz. Cholerna głowa, powtórzył młody człowiek. Niech to diabli, ja... Urwał i wpatrywał się w Jane. Chyba śnię, powiedział cicho. Też tak myślałam, odparła Jane. Ale to nie sen. Co się stało z pana głową? Ktoś mnie uderzył. Na szczęście jest twarda. Z wysiłkiem przybrał siedzącą pozycję i skrzywił twarz. Mam nadzieję, że wkrótce mój mózg zacznie pracować. Jak widzę, nadal przebywam w tym samym miejscu. Skąd się pan tu wziął? Zapytała Jane z zaciekawieniem. A, to długa historia, ale nie jest pani wielką księżą, jakiej tam, nieprawdaż? Nie, jestem zwyczajną Jane Cleveland. W żadnym wypadku nie jest pani zwyczajna, powiedział młody człowiek, patrząc na nią ze szczerym podziwem. Jane zarumieniła się. Powinna panu chyba przynieść trochę wody lub czegoś podobnego, zapytała niewinnie. Tak się na ogół robi, przyznał młody człowiek. Jednak wolałbym whisky, jeśli gdzieś tu jest. Jane nie mogła znaleźć whisky. Młody człowiek wypił głęboki haus wody i oświadczył, że czuje się lepiej. Mam opowiedzieć swoje przygody, czy najpierw pani? Zapytał. Pan pierwszy. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Zauważyłem, że wielka księżna przyszła na przyjęcie w pantoflach na niskich obcasach, a wyszła na wysokich. Wydało mi się to trochę dziwne. Nie lubię dziwnych spraw. Pojechałem za samochodem na swoim motorze, ciągnął. I widziałem, jak wprowadzono panią do domu. Jakieś 10 minut później pędem nadjechał sportowy wóz. Wysiadła z niego dziewczyna w czerwonej sukience i trzej mężczyźni. Miała na nogach pantofle na niskich obcasach. Weszli do domu. Wkrótce potem dama na płaskich obcasach wyszła ubrana w biało-czarną kreację i odjechała tym pierwszym samochodem w towarzystwie leciwej damulki wysokiego mężczyzny z jasną brodą. Pozostali odjechali sportowym samochodem.
Pomyślałem, że wszyscy uciekli i usiłowałem dostać się przez okno, żeby panią oswobodzić, kiedy ktoś z tyłu uderzył mnie w głowę. To wszystko, kolejna panią. Jane zrelacjonowała swoje przygody. Szczęśliwie się dla mnie złożyło, że pan nas śledził, zakończyła. W przeciwnym razie zdaje pan sobie sprawę, w jakich okropnych bym była tarapatach? Wielka księża miała doskonałe alibi. Opuściła Wentę, zanim dokonano napadu i przyjechała swoim samochodem do Londynu. Czy ktokolwiek uwierzyłby w moją fantastyczną i nieprawdopodobną historię? Nigdy w życiu, przyznał młody człowiek z przekonaniem. Byli tak zajęci swoimi opowieściami, że nie zauważyli na otoczenie. Nie zważali na otoczenie. Toteż teraz z lekkim przerażeniem wpatrywali się w mężczyznę o smutnej twarzy, który stał opierając się o ścianę domu. Skinął im na powitanie. Bardzo interesujące, skomentował. Kim pan jest? Zapytała Jane. W oczach poważnego człowieka pojawił się lekki błysk. Detektyw inspektor Farrell, odpowiedział uprzejmie. Z wielką uwagą wysłuchałem pańskiego opowiadania i tej oto młodej damy. Być może mielibyśmy pewne problemy, aby uwierzyć w jej historię, gdyby nie jedna lub dwie okoliczności. Mianowicie? Otóż dowiedzieliśmy się dziś rano, że prawdziwa wielka księżna uciekła z Paryża ze swoim szoferem. Jane zaparł dech w piersiach. A poza tym, ciągnął inspektor, wiedzieliśmy, że ta amerykańska złodziejka przybyła do Anglii i spodziewaliśmy się jakiegoś wyczynu. Zgarniemy ich niebawem, obiecuję wam. Przepraszam na moment. Wbiegł po schodkach do domu. Dzięki Bogu, westchnęła Jane z ulgą. To bardzo roztropne z pana strony, że zwrócił pan uwagę na buty, dodała znienacka. Nic wielkiego, młody człowiek zbagatelizował sprawę. Miałem do czynienia z tą branżą od dziecka. Mój ojciec jest swego rodzaju królem butów. Chciał, żebym poszedł w jego ślady, ożenił się i ustatkował. Coś w tym guście. Nie miał na względzie nikogo konkretnego, chodziło po prostu o zasadę. Ale ja, westchnął, chciałem zostać artystą. Tak mi przykro, odezwała się uprzejmie Jane. Próbowałem przez 6 lat. Nie ma co się oszukiwać, jestem kiepskim malarzem. Mam wielką ochotę to rzucić i wrócić do domu jak syn marnotrawny. Czeka na mnie dobra posada. Praca to ważna rzecz, zgodziła się Jane z zadumą w głosie. Czy nie mógłby pan załatwić mi jakieś w branży obuwniczej? Mógłbym ofiarować pani coś znacznie lepszego, jeśli się pani zgodzi. Och, co takiego? Mniejsza z tym, powiem pani później. Widzi pani, aż do wczoraj nie spotkałem dziewczyny, którą chciałbym poślubić. Aż do wczoraj? Na Wencie. Tam ją zobaczyłem, tę jedną, jedyną. Spojrzał znacząco na Jane. Jakże ślicznie wyglądają te ostróżki, wtrąciła pośpiesznie Jane, mocno się rumieniąc. To są łubiny, sprostował młody człowiek. To nie ma znaczenia, powiedziała Jane. Żadnego. Zgodził się i przysunął do niej odrobinę bliżej.